Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii montowania zbroi Ironmana w prenumeracie od D'Agostini. Mamy kolejne cztery gazetki. Numer 23, 24, 25 oraz 26. Więc zapraszam do oglądania. Garbage in there. At your service. Standardowo zacznijmy po kolei. Gazetka numer 23. Instrukcja montażu. Mamy kolejny element lewej ręki, lewe ramię i bark. Zacznijmy od elementów. Niedużo mamy dzisiaj elementów do zmontowania. Element 23A, osłona ramienia. Spornik ramienia 23D. Sprężynka ramienia 23B oraz trzpień ramki ramienia 23C. Bierzemy ramię, montujemy osłonę. Element zmontowany. Następnie bierzemy element 21B, czyli 23B razem z trzpieniem i sprężynką. Montujemy tutaj sprężynkę tak, żeby się tu trzymała. Przeciągamy trzpień. Bierzemy sobie pęsetę, podtrzymujemy, żeby trzpień przeszedł przez sprężynę i przewlekamy trzpień na drugą stronę i mamy element zmontowany poprawnie. Musi tutaj sprężynować. Sprężynka zamontowana w tym miejscu. Więc mamy gotowy element z gazetki numer 23. Następnie gazetka numer 24. Instrukcja. Dalej montujemy lewy bark.
elementy. Uważajcie, bo śrubki oczywiście są luzem i mogą zostać w środku folii. Kiedyś mi się już taka sytuacja zdarzyła. Elementy na ramiennik 24B, 24A. Na ramiennik wewnętrzny, zewnętrzny. Kołki. Zaślepki oraz śrubki. Bierzemy elementy 24B, 24A. Trzeba tutaj na początku dobrze zweryfikować miejsca. Wpustki muszą być po zewnętrznych stronach. Łatwiej jest to w ten sposób rozpoznać sobie, jak to ma być ułożone. Montujemy szpień. Montujemy śrubkę GM. Lepiej z jednej strony najpierw złapać sobie. Następnie z drugiej strony. Dokręcamy. I montujemy zaślepki. Montujemy osłonę ramienia już do ręki. Montujemy w ten sposób, żeby tutaj ta osłona nachodziła na ramię. Mamy wypustki i skręcamy dwiema śrubkami IP. Ok, osłona nam tutaj chodzi razem z ręką, składa się, więc mamy element zmontowany. Następnie gazetka numer 25. Instrukcja. Lewa ręka, lewe palce. Będziemy skręcać, montować je w całość. W przeciwieństwie do prawej dłoni, lewą mamy podzieloną na pojedyncze palce. Ponownie śrubki luzem. Trzeba na to uważać. W tej gazetce mamy kciuk oraz palec wskazujący. Dobrze, mamy śrubki FP i CP. Zobaczmy, jak to tym razem jest opisane. Pamiętam, z prawym było dość sporo problemów. Każą nam zwrócić uwagę na oznaczenia, czyli to ma być oznaczenie 2L. Ok, 1L, czyli kciuk. Tutaj mamy oznaczenie 1L. Zmontowany kciuk. Bierzemy śrubki FP i
montujemy ostrożnie i nakręcamy śrubkę FP. Dobrze, mamy kciuk, nawet ciężko chodzi, bardzo dobrze. Następnie bierzemy elementy palca wskazującego. Powinny mieć tutaj małe oznaczenia 2L, czyli drugi lewy palec. 2L, 2L, 2L. Zobaczcie, tutaj mamy 2L, 2L oraz taki bardzo mały 2L. Tak mamy oto zmontowany prawidłowo palec wskazujący. Również skręcamy go, największy, najdłuższy, skręcamy FP. Dobrze. A mniejszy element skręcamy śrubkami CP. Delikatnie nakręcamy. Palec dość trudno się rusza, więc będzie można go fajnie układać. I elementy z gazetki numer 25 mamy gotowe. Przejdźmy do gazetki numer 26. Instrukcja, montujemy kolejne palce, palec środkowy i palec serdeczny. Już bardziej się nie dało tego rozdrobnić, jak tylko po jednym palcu na gazetkę. No ale co zrobić? Dobrze. Może dzięki temu mniej błędów jest w opisie i w samych elementach. Śrubki ponownie luzem. Patrzymy na oznaczenia. 4L, 3L, 4L, 3L, 3L. I 4L. Mamy tutaj zdiagnozowane te miejsca. Jak się przypatrzycie, bierzemy najpierw palec środkowy, czyli 3. L. Łączymy palec ze sobą. Patrzymy, czy wszystko styka. Najpierw śrubki FP. Następnie kolejna śrubka CP do tej mniejszego połączenia. No naprawdę fajnie palec chodzi. Dobrze, bierzemy kolejny palec. Palec serdeczny. Pasujemy. Śrubka FP na większe połączenie. I drugą śrubką CP łączymy te mniejsze połączenie i mamy
kolejne palce skręcone i mamy oto gotowe elementy z tej oto gazetki. Niestety element rozdrobniony, więc nie mamy tutaj całej dłoni skręconej. Musimy poczekać na kolejne gazetki, ale żeby nie było za nudno i za szybko, z tą przesyłką miałem kolejny element, którym jest podstawka premium, podświetlana podstawka. Mamy oto pierwszy element z tej konstrukcji razem z instrukcją montażu. Jest naprawdę spora i ciężka. Solidny plastik ją chroni. Metalowa, co mnie bardzo zaskoczyło. Fajnie. Fajnie, podoba mi się. Mamy też elementy. Zgodnie tutaj też z instrukcją. Mamy płytkę, mocowanie, wspornik oraz pokrywę włącznika. Oto płytka. Pokrywa włącznika, wspornik, kabel oraz śrubki. A tak się prezentuje cała pokrywa górna. Dobrze. Włącznik widzę będzie tu u góry. Tu go zamontujemy. Pięknie. Mamy kabel. Wspornik włącznika. Musimy delikatnie odgiąć ten włącznik, bo kable, bo tutaj na ten wspornik nie zmieści się. Teraz. Okej. Montujemy wspornik. Następnie włącznik wkładamy w przycisk, a następnie wspornik dokręcamy śrubkami EM. Jedna śrubka, druga. Jeszcze mamy tylko jeden włącznik, albo w inny sposób, ale tu mamy jeden z włączników. No dobrze, idźmy dalej. Płytka. Montujemy w miejscu MS, czyli tu miejsce B. A płytkę przykręcamy śrubkami HM. OK, mamy oto zmontowany, blokujący się, będzie tutaj chyba to jeszcze rozkręcić, bo coś tam się strasznie blokuje, ale OK. Mamy gotowy element podstawki, pierwszy element
i oto podstawki, a to wszystkie elementy w tym odcinku. Jak widzieliście, udało się zmontować elementy z czterech gazetek oraz dodatkowy element w postaci podstawki premium. Ona tutaj na tym zdjęciu wygląda, że jeszcze będzie dodatkowo obudowana, więc no, będzie dość spora. Tu widzę, że jest te kółko w środku na samego Ironmana. Dodatkowo tu jeszcze dojdą osłony, więc no, ta podkładka, podstawa premium będzie naprawdę spora. Co do elementów, łatwy, szybki montaż, bardzo rozdrobnione elementy, bo mamy dwa palce, mieliśmy w gazetce, mieliśmy osłonki, więc tutaj prawa ręka praktycznie gotowa. Ja też jeszcze specjalnie nie zamontowałem tutaj przedramienia po ostatnim ulepszeniu, ponieważ czekam na całą dłoń, żeby ją tutaj łatwo spasować, nie mieć problemów z wciśnięciem tutaj kulki do tej całej dłoni lewej. Więc to na pewno zmontujemy w kolejnym odcinku, jak już dostaniemy kolejne elementy z gazety. Ok, to tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka oraz jeżeli nie subskrybujecie, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będę miał motywację do tworzenia kolejnych filmików, do dalszego działania. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z serii montowania zbroi Ironmana w prenumeracie od De Agostini. Cześć!